Siemano wszystkim, z tej strony Mato, witam was bardzo serdecznie w CES-ie z Nesterem. Siemanko. Siemano, witam was. Powiem szczerze, że nagrałem chyba z 2 odcinki, jak nie więcej, no. I każdy się nie udał z Nesterem, tak. Także... To jest trzecie podejście. Tak, no ale dobra, lecimy. To jest, słuchajcie, mapka 1 na 1 i znowu Nester ma mało czasu, bo 15 minut. No, tym razem nie do kościoła, ale też... Zaczynamy, bo Nester się spieszy do kościoła. Tak, ja się ogólnie spieszę, mam jakieś 7 minut, a jak coś, to się spóźnię minimalnie. No. Mateo, ja od razu na samym wstępie oczywiście chcę wyznaczyć ilość łapek. A właśnie. No, przecież to jest, to nie Nester, jakby mnie tego nie powiedział. Więc no. Myślę, że tak, pod tamtym odcinkiem ile dobili? Wiesz co, nawet nie patrzyłem, ale pewnie na pewno około... Chyba 4000? Nie wiem, coś takiego. No, jakoś tak. 3-4 tysiące. No to pod tym odcinkiem macie dobić 4444 i gitara. Ale wiesz, że mój kanał podupada, jak chcę usunąć. Ja wiem o tym, Mato, ale... Także to jest po prostu nawet nie do tego. Nie do zrobienia, ale no cóż. A, do zrobienia. Ja postaram ja się. Możliwości. A jakby coś, to sorry za taką chamską reklamę, ale odcinek też, którego nie widzieliście, jest u mnie na kanale z Mateuszem z innej mapki i nagrany już z miesiąc temu, ale jest odcinek, tak. Więc możecie wbijać, bo jest pod nim 900 łapek już. A ja jeszcze zaproszę na moją grupę Globalny Mateo, jak już mówimy o tych wszystkich social mediach, to ja też zaproszę. No, także Globale Mateo, link w opisie. A w ogóle Nester, powiedz, co tam nagrywasz w tym swoim kanale? Ja teraz nagrywam serię vlogów z Grecji. Vlogi z Grecji, 8 vlogów będzie i powiem wam, że mam nadzieję, że spoko wyjdę. No w sumie taka ciekawostka. Ktoś dołączył? Cześć. Jezus, Lawi, nagrywa. Powiem wam taką ciekawostkę, że te vlogi się najdłużej montuje ze wszystkich moich filmów. Montuję je po 5 godzin. Ten pierwszy montowałem 8, więc ma to już dużo roboty. No, w sumie to... Nad każdym szczegółem tam schodzi, wiesz? A w ogóle wiesz, czego ja się zastanawiam? Jak w ogóle... Bo ty byłeś w Grecji, co nie? To jakby te wszystkie vlogi nagrywałeś pod rząd, co nie? No. To jak ci mogło starczyć aż tyle pamięci? Na 8 vlogów i każdy jak tam patrzyłem, no, pierwsze 20 minut trwało aż? Tą pamięcią to aż 64 giga musiałem wziąć, wiesz? O kurde. Ty na tyle nie tak zagadujesz, ty nie tak zagadujesz, a ja przegrywam. Ja mówiłem, ja mam formę. Ja do tego odcinka to się przygotowałam lata. Bo wiecie, ja wam teraz opowiem taką rzecz, o której nie wiecie. Mateo pewnie mnie zabije, że to powiem. Ale ogólnie Mateo do tego filmu dzisiaj grał w CS-a, żeby nagrać ten odcinek i żeby wygrać ze mną. Grał dzisiaj w CS-a ponad 5 godzin. I od rana już nawet siedział, a jest już późne popołudnie. Więc wiecie. No, no. I on ma jeszcze taką taktykę nazywającą się zagadaj Nestera, to zginę. No, mówiłem wam o tej taktyce. A mogłem z kosy. To ja bym teraz obstawiał, żebym sobie zagrał rundę na noże. Dobra. A to ja chyba zmienię rozdzielczość. Nie, no co ty właśnie. 4x3, 300 FPS-ów. Jak cię laguje, gości. No, mówię ci, że jakieś lagi są. No. No właśnie, tak czekaj. Nie, bo to przez ping, to przez internet twój. O kurde, pesteczka, pesteczka, o. Dlatego nagrywamy to trzeci raz, nie? Bo tak w końcu mówię do Nestera, ej no, w końcu muszę to wygrać, więc... To ty Nester teraz powinieneś powiedzieć, nie, to wcale tak nie było, żeby wszyscy pomyśleli, że to tak serio nie było. Było. O kurde. O ja, ale się zamyśliłem. To nie zamyśliłeś się, tylko ja powera dostałem. 11 energetyków słyszałam, że wypiłeś w jeden dzień. No, w 30 godzin, bo tam typ ekstra tu się trzepiał, wiesz? A. Ci powiem szczerze, że... No, hardcore. A potem będą... to nie jest możliwe. Jest, jest. Przy moich umiejętnościach jest. Czekajcie, ja tu mam taktyki pro playera. To nieźle, dobra. 10-2, bardzo mi się to podoba, ogólnie. Mi nie. Tak powiem. Czekaj, to uspem teraz sobie zagram, o. Ale wiesz, mi też się to nie podobało, jak ja miałem... No kurde! Znaczy, no. Czysty skill, wiadomo. Zero farta i w ogóle.
No ZUS mam trochę ciężej, ale wiesz, ja odcinek sobie... plus 10 więcej hajsu minut. Ja sobie kolor, jak to było? SweetFX włączam. Nie, dobra, za mocne to jest. A w ogóle jeszcze teraz działa w SweetFX? Ja słyszałam, że usunęli. Nie, ja sobie gogle narciarskie snowboardowe nakładam na oczy. Aha. A ty! Aha! To nieźle. Wiecie, bo Mateusz tam piątego waka dostał i on, wiecie, poradnik za niego zrobił. Jak ci ty. Nie, teraz powiem szczerze, ściągnąłem Shadowplaya, to jest program, który można nagrywać wszystkie mecze. Ja sobie ustawiam, nie wiem, tak 2000 bitrate'u i każdy meczek teraz nagrywam, że jak dostanę wagbana, raczej nie dostaję, to obiecuję, że udostępnię wszystkie matchmakingi, jakie grałem na niepubliczne, żeby wszyscy wiedzieli, jak patrz, się gra. Patrz, jaki honorowy youtuber. No. Bo tamtego wagbana to akurat za nic nie dostałam. Tak kompletnie. Tego piątego, bo tamtych wcześniejszych to... O tamtych wcześniejszych to ja tam nic nie mówię. No kurde! Ale weź, bo zaraz zginę jeszcze. O! 74. Ja tak się nie bawię. Może chcecie jakąś historię usłyszeć, na przykład o właśnie, jak no. Wbiłem sobie jeżowca w Grecji, albo jak wybiłem palca w Grecji. A to zapraszam też do oglądania moich vlogów z Grecji, bo tam wszystko będzie powiedziane. A będziecie mieć tu przedpremierowo. To tak, może historia pod dawaj, tytułem, dawaj. Jak wybiłem palca w Grecji. No to wybiłeś? Wybiłem, tak. Ja, że jestem Nester, ale bańka fajna siadła. Ja, że jestem Nester, to ja jestem wariat, wiecie. I ja pomyślałem, a chodź Damian, ze wskoczymy do morza. Tak dla beki. No i ja chciałem wbiegnąć do pasa, co nie? Czyli, że tylko mieć spodenki umoczone i tyle. Ale zapomniałem, że morze w Grecji to nie jest Bałtyk i że tam są kamienie, a nie piasek na dnie. No i ja tak, kurde, jak wbiegłem, to zapomniałem. Jeszcze zapomniałem ściągnąć okularów. Okulary mi gdzieś spadły na dno, a ja się wyrypałem na kamieniach. I ja tak mówię... A, spoko, fajnie było. I wychodzę z wody i tak palec mi coś boli. Idę do lekarza tam greckiego lekarza, jak to brzmi. Idę, a on mówi, ty kurde, wybitego palca masz. I ja, o, żeż, wpytajesz. Dobra, a druga historia z jeżowcem, to już jak byliśmy w drugim hotelu, to postanowiliśmy zrobić tak samo. No i już na chilku sobie wszedłem do tej wody. To tamto ci nie dało nauczki, te wcześniejsze? Ale nie, tamto już na spokojnie zrobiłem i dało mi nauczkę, przez co pomyślałem, a dobra, tam są jeżowce, to ubiorę sobie japonki, żeby sobie nie wbić czasami jeżowca do stopy. No i wbiłem sobie w bok stopy. Tam nie miałem japonków. No i miałem 20 kolców i... Miałem 20 kolców w nodze i 5 nadal mam, bo wreszcie wyciągam. To są historie, Grecja. O jacie. Ja to wiesz, ja byłem na Litwie i ostatnio na wycieczce i na Litwie. Po litewsku dziękuję, to jest aciu, co nie? To ja się tak mówiłem z kolegami, że chodziliśmy do tego litewskiego sklepu, to tak na koniec wszyscy aciu, hej, to było takie śmieszne. Ale śmieszki z was nie. Dobra, to już się ci teraz przestaje dawać fory, bo wiesz, że ci dawałem ciągle fory. Tak, dawałeś mi. Chyba ja serio. Fajny comeback robię. No wiesz, mówisz, że chcesz zrobić comebacka. No mówię, czemu nie? Odcinek plus 10 minut, więcej hajsu. Czy... więcej reklamy nałożę. No. Ja i tak tylko pestuję teraz bez tego, bez full auto. Robię tego, bo to wszyscy piszą, ej, full auto to silverowe. No. Ej, dobra, to kończymy to szybko. No. Aha, wywaliło. Ciebie? No. O ja. Dobra, to już skończymy na tym. A więc słuchajcie, po prostu Nestera wywaliło. Ale i tak... wynik był 15-9, więc tak wygrałeś. Więc... No, powiedzmy. Także co, 4 łapek w górę i będzie kolejny odcinek z Nesterem, a jak nie będzie, to i tak sobie coś tam nagramy. No tak, i tak. Taka motywacja. No, ale możecie wbić, także dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia, trzymajcie się i na razie. Hej.